Słuchajcie, detailingowy dziadzia. O, nie zamknąłem pasty, zobacz jak prysnąłem. Dzisiaj, słuchaj, kolejne podejście z pastą 3D. Tym razem futerko od Royal Patsa, które bardzo lubię, uwielbiam. Wkurza mnie w tej paście to, słuchaj, że przy każdym zamknięciu, słuchaj, jest rozrzut pasty. Już trochę nią pracuję, szlak nie trafia, naprawdę. Pod tym względem tragedia. No ale nic, lecimy. Takie futerko z fajną gąbeczką. Bardzo fajnie się nim pracuje. Zobaczymy, na ile wytnie rysy, które zostały po nanoleksie. Tam też jest bałagan. Możliwe, że ta kombinacja będzie najlepsza. Na chwilę obecną na tej masce, słuchaj, z tą pastą bryluje futro Rupesa. Thank you.
No i tutaj, słuchaj, na tym zestawie, moim zdaniem, najfajniej. Najfajniej się prowadziło. W ogóle to futro jest fajne z tego względu, że tutaj amortyzuje ci jeszcze ta gąbka. Naprawdę rewelacyjne futerko. Dobra, dmuchnę go sobie. I mamy idealne futerko do następnego cięcia. Ok. Możliwe, słuchaj, że wyłączy mi się GoPro, to wtedy przeskoczę na aparat, ale póki jeszcze jest włączony, to postaram się coś ponagrywać. Znaczy, albo inaczej, zmienię baterię i kartę. O, i tak będzie chyba sprytniej. Ok. Zbieramy pastę. Tutaj wtrącenie. To już wcześniej mówiłem. No, pasta prawie praktycznie wypracowana do końca. Na tym padzie fajniej. Jednak chyba nie ma jej co. Maksymalnie z nią, jeżeli chodzi o obroty, myślę, że 1100-1200. Przy rupesie tylko fajnie dała, bo tamten rupes jest gęsty, tłusty, także nie grzeje tak mocno, co jest też plusem. Ok. Nie, no tutaj będzie idealnie, już widzę. Znaczy idealnie, idealnie jeżeli chodzi o cięcie, bo wykończenie raczej nie będzie jakieś fantastyczne. Myślę, że będzie takie pod... pod finish. Ok, dobra. Jeszcze raz. O, teraz to już możemy sobie ok odwrócić. Widać tam, gdzie było cięte, gdzie nie było. Jeszcze raz wymyję i zobaczymy, co jest grane. Teraz już sobie pozwolę po długości, bo już zebrałem pastę. Ok, no dobra. Dmuchnę jeszcze tylko. Ok. No co? Jak patrząc tutaj, bajka. Super. Rewelacja. No dobra, biorę aparat i pokażę ci, jak tak to naprawdę wygląda. Na tej masce z tą pastą 3D 500 najlepiej wycięło i najfajniej mi się pracowało z futrem rupesa. I tak będę jechał właśnie tą machę. Najgorzej jakoś pruolem, nie wiem. Kurczę, jakoś nie polubił tej pasty. A to jest dziwne, bo on tak naprawdę lubi wszystko. Tak czy tak, jeszcze podbicie do niego zrobię. Tutaj masz, zobacz, zaraz ci pokażę. Tu masz teraz tak. Tu mamy flexi pads, futerko flexi padsa, Royal padsa, przepraszam. A tu wjeżdżamy na... Zaraz, o nie wjeżdżamy. O, Pruol, zobacz, Pruol, Royal pads. Pruol. No jest większy bałagan zdecydowanie na Pruolu. Myślę, że go za bardzo przegrzałem, ale tutaj naprawdę podoba mi się. Fajne wykończenie. No dobra, z mojej strony wszystko. Jak już widzisz, kolejny film z tą pastą. Wybacz, że takie dziwne te filmy, ale chcę tak od czasu do czasu będę wrzucał może jakieś takie właśnie kombinacje, raczej kombinacje. Dana pasta, dany pad i zobaczy, żeby było wiadomo, jak zachowuje się dany zestaw. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!